No ciekawe, co się jada w Bydgoszczy, bo my w Polsce na śniadanie zgłębiamy tajemnice kulinarne polskich miast i widzimy, że przed nami siedzi Paweł Loroch. Dzień dobry, moi mili. Twardziożki to już nie to. Dawno nie widziany Paweł Loroch. Dawno. Się przepotwornie, ale ma usprawiedliwienie, bo był na Festiwalu Dobrego Smaku w Poznaniu. Tak, między innymi Festiwal Dobrego Smaku peregrynowałem właśnie tam w sprawach wybitnie ważnych kulinarnych. Jada się tam mnóstwo dobrego. Sam festiwal, który odbywał się, zdaje się, tydzień temu, no to jest zlepek wielu kulinarnych kultur, natomiast wyjściowo należy w Poznaniu obowiązkowo zjeść kaczkę po wielkopolsku. Mhm. A czym się różni od kaczki po małopolsku? No i to jest dobre pytanie. Jako, że miałem zaszczyt zasiadać w jury, które wybierało najlepszą kaczkę i było 12 propozycji niezwykle zróżnicowanych. Były kaczki faszerowane podrobami albo delikatne na wiśniach. Obowiązkowy zestaw dodatków czyni ją kaczką po wielkopolsku. Tam musi być odrobina modrej kapusty, zapewne przez Annę Lubianej. Owszem, bo to ze Śląska potrafi. Tak jest. Oryginalnie powinny być też pyzy, pampuchy, te takie drożdżowe, sympatyczne. Natomiast o dziwo zwyciężyła w tym roku kaczka, która miała szagówkę. Co to jest szagówka? Już odpowiadam na to pytanie. Brzmi jak rodzaj cegły. No i właściwie na szagę to po poznańsku, po wielkopolsku na skos, na skróty. Więc to są nasze poczciwe mazowieckie kopytka. Cięte na skos. Poznaniacy, tak. Tak, zrobimy sobie wkrótce. Na może oni dzielą kopytko na pół każde, na szagę i w ten sposób jest taniej po prostu. Cały ten festiwal zaprzeczał skromności i wyważeniu poznaniaków. To tak wyjątkowo są na pokaz bardzo dla was, gościnni, są niezwykle hojni w częstowaniu. No, było tam czego spróbować. Na przykład z takich ekstremalnie rzadkich przypadków warto odnotować obecność kiszonych szparagów. Wyobraźcie sobie, bardzo ciekawe, kwaśne, wyraziste, chrupkie. Fajnie. No i jako jeden z regionalnych przysmaków, zdaje się niekoniecznie poznańskich, było to również no, czymś wyjątkowym. Odsuwamy ten Poznań na bok. Tak, Tykocin. Tykocin, mili państwo, warto do Tykocina zajrzeć. Rynek w Tykocinie, rynek, spokój, cisza. Ksiądz proboszcz na plebanii, polecam, fajnie można pogadać. Także odnotujmy tamtejszą synagogę, prastarą synagogę, do której przytulona jest maleńka restauracja o dźwięcznej nazwie Tejsza i tam wiruje niebywale eteryczna właścicielka, kucharka i kelnerka w jednym. Tak. Wspaniała pani, która zdaje się unosić w powietrzu, gotując. Widać, co serwuje, jak już się osunie na ziemię? To tylko w żydowskiej kuchni warto spróbować, to w Tejszy jest. Kreplach, gribenes, farfelki, cymes, kugel obowiązkowy i gęsi pipek też się znajdzie. Naprawdę znakomite, takie szczere i prawdziwe jedzenie. W Tykocinie warto zwiedzić cudowną, malowniczą przestrzeń, a potem posilić się solidnie. To jest, zdaje się, 160 km od Warszawy. Krótki, jednodniowy wypadek. A jakieś przejawy kuchni polskiej tam też znajdziemy? No, ale po co jechać do Tykocina na kuchnię tak polską? Tak się pyta. Miasteczko jest senne. Zatem ta jedyna taka działająca restauracja, to mam wrażenie, ta Tejsza. Choć może warto poszukać czegoś pysznego. Wiesz co, teraz do Sopotu jedziemy, dobrze? No, Sopot. Okno na świat polskiej piosenki, jak to mówią. I tam też nie tylko polska piosenka, ale i pyszności. Bar Przystań. No mój ulubiony, jeden z ulubionych. Bar Przystań ma legendarną historię od małej toalety na brzegu plaży. Naprawdę? Małego, obskurnego budyneczku, przejętego, rozwiniętego, otarasowanego. I tam zjedzą państwo rzeczywiście wszystko, co z morza, ale też i z jezior zjeść należy. Również legendarna zupa rybna, solidna, w miarę niedroga porcja, z widokiem w miarę niedroga na... delikatnie powiedziałeś, bo nam taka warszawskie bym należy powiedział. Należy uzasadnić sobie cenę lokalizacją. Kochani, niestety nie da się bardziej malowniczo. To rzeczywiście sama plaża, bardzo godziwe warunki jedzenia i porcje niemałe. Jest za co zapłacić. No, tylko tłum ciągły. No ale to sezonie, świadczy o tym, że rzeczywiście smacznie karmią. Paweł, dziękujemy bardzo. Razem z Polską Organizacją Turystyczną i Pawłem pokazywaliśmy państwu smaki polskie. No ciekawe, prawda? Taka mapa kulinarna. Nie, przypomniał mi się śledzik w Tykocinie po prostu. Rozmarzyłem się, ciągle jestem myślami tam na tym rynku jeszcze.
Jeszcze po przerwie porozmawiamy sobie z Magdą i z Iwoną o tym, co one jadają przed koncertami. O biuszcie i o włosach? No i o tym, co jadają przed koncertami. 73 110, to jest numer SMS-owy, proszę.